Dobrze, tak już zostało wspomniane przed chwilą, tematem dzisiejszej kampanii, debaty, będzie agresja psychiczna w rodzinie i prowadzimy tę debatę ze względu na projekt kampanii społecznej, który przeprowadzamy ja, Patryk Wandyk, Sara Janiczak, Ola Janiczak, Patryk Jakoczewska, Monika Gąb, Ola Łukaszka i Justyna Łazowicz pod przewodnictwem naszego księdza, obecnego tutaj Piotra Pańskiego. Temat. Temat myślę jest wszystkim w miarę znany, bo spotykacie się z tym, jak nie osobiście, to jednak znacie to z życia codziennego. I chcielibyśmy, abyście wyrazili swoje zdanie na ten temat. Będziemy zadawać pytania, tutaj ja z księdzem głównie, ale wy również chcemy zadawać pytania, jakbyście mieli wątpliwości do siebie, żebyście mówili jak najwięcej, żebyście nie siedzieli tak cicho, bo chcemy po prostu poznać zdanie jak największej liczby osób. Więc pierwszą rzeczą, którą chcielibyśmy wiedzieć, są przykłady agresji psychicznej w rodzinie. Jakie moglibyście podać przykłady takiej agresji? Z życia, z filmów? Ogólnie. Miejmy nadzieję, że jest z własnego przykładu. Nie, oby nie z własnego. Coś, co wiecie, że jest agresja, co jest według was agresją psychiczną w rodzinie? Objawy agresji. No, takie zastraszanie, na przykład, jak nie posprzątasz, to nie dostajesz obiadu. Mam nadzieję, że to nie wyjdziesz z tego. Ja nie komentuję. No dobrze, manipulacje czy pytania, może ktoś wie jak to zobrazować? Nigdy mi nie zapytujesz. W rodzinie? Nie. Nie zdarzam się. No nie, dobrze, no może Kamil, jak w rodzinie można manipulować kimś z rodziny? Na przykład wdruczanie czegoś, na przykład dobrych osób, powiedzmy, zastraszają się, na przykład nie do pieniędzy i tak dalej. Jakieś rzeczy się nie zasponsoruje i tak dalej. Dobra, czyli od rodziców w stosunku do dzieci. Tak. Dobra, a może w drugą stronę, jakby taka manipulacja działa, może dzieci, rodziców, rodzeństwo siebie nawzajem? Na przykład dzieci mówią do rodziców w ten sposób, że musisz mi to dać, jak nie, to czegoś nie zrobię. Albo na przykład daj mi pieniądze, jak nie to ucieknę z domu. Dobra, bardzo dobry przykład. Mówiłeś tak jeden? Nie. Dobra, coś jeszcze mogłoby takim przykładem? Może właśnie rodzeństwo wobec siebie? Może to, że brat siostry mówi, że jeżeli nie dasz mi czegoś, nie pozwolisz mi zrobić tego, to powiem mamie o tym i o tym. Racja. Takie haki do siebie. Jeśli mogę się wtrącić, jakbyście właśnie mogli podawać takie przykłady, bo nam się przydadzą te później przykłady do nakręcenia właśnie spotu. Nie jakieś takie ogólne przypadki, tylko konkretnie można nawet wymyśleć, czy jeśli nie jest to z doświadczenia, opowiedzieć daną sytuację, bo wtedy na przykład my mamy konkretny wstęp do nagrania w filmie, który nam pomoże właśnie nakręcić ten spot reklamowy, czy tak jakby Michał powiedział, konkretnie. Uciec z domu. Moim zdaniem presja wywierana przez rodziców na dzieci, że na przykład dzieci muszą być najlepsze. To jest moim zdaniem też jeden przykład agresji psychicznej. No tak, to stresuje dzieci, tak. Strasznie. Kryzys? Takie dwa łodzie rolniki, które muszą pracować, sprzątać, gotować, a czasu nie mają. Tak, no tak, no coś na tak powiedzieć. To jest kryzys. Dobra, rodzice się wykorzystują, żebyśmy musieli wszystko robić. Rodzice się nie wykorzystują. Nie, nie. Ja akurat mam, spokojnie. Okay. Ale... Momencik, jeszcze mogę. Nie róbcie takich wycieczek. Ciebie wykorzystują, ty tak miałeś. Mówimy o ogólnie przypadkach, żeby nie było, tak jak mówię na początku, tych wycieczek osobistych do osoby. Mówimy o faktach. Że jak ktoś jakiś przykład powiedział, to nie trzeba się z niego śmiać, bo ty tak zrobiłeś i ciebie tak rodzice potraktowały, albo ty rodziców potraktowałeś. O to mi chodzi, jak najwięcej przykładów.
których można się spotykać. Można. Czy spotkaliście się? Ja mogę właśnie być jakimś świadkiem jakiejś takiej konkretnej sytuacji, no nie mówię, że sami sobie, ale że wiecie, że jakaś sytuacja istniała i że uważacie to już właśnie jako za przejaw agresji psychicznej. Niektórzy rodzice na przykład jak chcą z tymi małymi dzieciakami, to nie umiem się zachować tak, jak dzieciaki coś chcą, co? Bo on na przykład powiedzą do niego, żeby się zamknęło i tak dalej. No tak, to ale jeśli dzieciaczek chce wszystko ze sklepu, to... Ja, no to tak, to masz w kulturalny sposób. Tak, ja dziecko się rzuci na podłogę. Zresztą się dziecko nie kochać i się sprowadzi z domu. No i kto teraz stosuje agresję? Rodzice wobec dziecka, czy dziecko wobec rodzica? No to rodzice wobec rodzica. Dziecko wobec rodzica. No, a nie rodzic wobec dziecka też też. Rodzic wobec dziecka z kiedy zamknij się. Ja słyszałam. Ja też mam się. Może na przykład ja wchodzę do sklepu, nie chcę słuchać, jak mi dziecko krzyczy. Moim zdaniem robi bardzo dobrze, bo mogą go zabić. No i tutaj są dwie opinie, no, ale to wychodzi na to w sumie, że jedna agresja wywołuje drugą, no bo załóżmy, tak, dziecko wiele słyszy. No, no dokładnie, że im, tak, jak jest jedna taka sytuacja, to wtedy wywołuje coraz więcej takich sytuacji i to się tylko powiela. No, sytuacji, że jest młodsze i starsze rodzeństwo, to jest duża różnica wieku. To jest przykład starsze rodzeństwo, gdyby było młodszego, że na przykład nie może dzielić się na to dwóch, bo różnica jest, jest minus 20, no a może mówić, no to było już młodej młodzieży też, a wcale tak nie było, nie? No tak, to było już najlepsze zadanie, na psychiczną. Jedno się, no takie dziecko zresztą ma, i dziecko małe ma stres, i to starsze rodzeństwo się stresuje, że będzie miało źle, mimo że to nie jest prawdą. Dobra, coś jeszcze macie? No dobra, to może jak przeciwdziałać takiej przemocy? Co można zrobić, żeby zahamować takie zachowania? Na przykład jak jesteście czegoś takiego świadkiem, co możecie zrobić wtedy? Ja bym jeszcze wrócił, bo jeszcze raz coś mi daliście, czy agresji psychicznej. Takim troszeczkę bardziej miękki, przez to gorszy, bo nie zawsze zauważamy, nie zawsze wiadomo, jak się temu przeciwstawić. Jest na przykład wtedy, kiedy ktoś powtarza komuś przez cały czas, że a, ty siebie niczego nie daje, nie nadajesz, nie tak nic przeciwnie się odbierz. Tak to jest na przykład rodziców do dzieci, albo do państwa jednego, jednego, do drugiego. Tak, jeżeli to się powtarza z dnia na dzień, to taka mała osoba faktycznie w sobie sobie myśli, że nie jest w stanie niczego w życiu się osiągnąć. Tak, to jest bardzo. Byliście kiedyś świadkami, rozumie się, że wiecie, że taka sytuacja istniała, że tak właśnie rodzice dzieciom mawiali, a chociaż nawet starsze rodzeństwo mówią, tak już się zdarza, potem taki ktoś ma gorzej, trudniej dzieciom. Albo będzie chciał pokazać im, żeby to wszystko. Tak też działa, no to zależy. To zależy od charakteru. Zależy od psychiki chyba, od osoby, jak za to zareaguje. Nie może się po prostu zawsze zeszły schować. Też prawda, no ale... Może się Może. Dwie stwierdzenia, że przez części to jednak działa negatywnie. Jednak mało osób ma takie samozaparcie, żeby pokazać, ok, jestem lepszy. Jeśli się tego da, to albo się nie odbije i będzie naprawdę super, albo zostanie. No albo tak zostanie, to jest tylko wypoczywaj tak, który nie ma wysokiej. No tak, ale no to, że on doświadczy się na dna w tym momencie jest efektem tej przemocy psychicznej, której był ofiarą. Gdyby nie to, to ale jeśli w tym wypadku akurat, no to jest zawsze, bo gdyby nie na przemocy, to w ogóle nie musiałby tego osiągać, nie musiałby się od niczego odkryć. Czy może potrzebowałby kocha? Jego życia, żeby jakąś sytuację odkonać, żeby ktoś się też poniżał. Bo nie wiem, czy w takiej sytuacji, jeżeli ktoś cały czas tak poniżej w ogóle, no to czy dasz radę sobie także samemu poradzić? No też. No rodzina też jest od tego, żeby wspierać. Niż dołączyć. Jeszcze bym wrócił do tego, do tych rodzajów agresji. Bo można powiedzieć, jak można na kimś wymóc agresję? Krzykiem? Przy agresji psychicznej chodzi o krzyk? Nie zawsze. Nie zawsze. Można też kogoś zmusić do czegoś, czy być agresywnym wobec kogoś milczenia. Czy może na takie przypadki, jakie znacie, bo to jeszcze bym podrążył te rodzaje tej agresji. Może być agresja słowna, może być agresja też milczenia. Oczywiście. Przykład z życia. To dobrze sprawdza.
Cisza dni w małżeństwie. Jeśli ktoś się nas pyta o coś, co jest dla niego ważne, nie bierzemy, to wiemy na przykład, a my nic z nim opowiadamy. Tutaj ktoś może się zdenerwować. No, czy to jest agresja wtedy? No. Czyli lekceważenie. Czyli lekceważenie też może być jakąś formą agresji. Ale to prowadzi też do frustracji takiej, osoby, która pyta. Dokładnie. Ktoś się znęca, powiedzmy, nad drugą osobą tym, że ją lekceważy. Dokładnie. Bo w agresji psychicznej na pewno nie chodzi o przemoc fizyczną, że ktoś kogoś leje, bo mama ręką, albo dziecko rzuca się na... Ale jednak jak nie patrzy, przemoc psychiczna może być... Może wywołać przemoc fizyczną. To było bardzo łatwo do tego przejść, ale bardziej porównując, jaka jest gorsza przemoc fizyczna czy psychiczna? Fizyczna. Dlaczego? Bo ona prowadzi do samobójstwa. Ale fizyczna nie może, jak ci ktoś leje, jak ci ktoś lał codziennie w szkole. Ale szkoda, że to nie jest tak? Ktoś kogoś leje, to robi źle. I to jest łatwo przynajmniej zauważyć i wykryć, tak? A przecież nie zauważasz, to już przez latę stosować i nie być tego... A pożycia może sobie. Ale psychicja zostaje na długi czas. No tak, bliźnie też sobie cię dobra, no, ale się nas twarzą, to jednak ten inaczej. Wyrząd nie jest taki ważny dla... No jak psychika. Tak, bo to się z tobą łączą. Tak. Czyli to wstąpi do tego, że agresja psychiczna zostawia bardziej trwały ślad w człowieku. Więc jest go tym gorszym objawem przemocy. Dobrze, więc wracając do brzmień pytania, wyobraźcie, że jak można by reagować na taką przemoc? Co robić, żeby ona zanikła, no nie zanikła, ale zrobiła to zahamować? Podstawą jest od dziecka dobre wychowanie dziecka. Jeśli dziecko jest źle wychowywane, nabiera swoich nawyków, to ono będzie agresywne wobec rodziców. No i tak się później właśnie leży, na przykład, że jest dziecko dobrze wychowane, idzie do sklepu, tak jak wcześniej zauważyliśmy, i się zachowuje tak, jak powinno się zachowywać, a nie idzie i się krzyczy, że... No ja mam też chyba nie powiedzieć, że kwestia zachowania takiej agresji, tak, że trzeba zawsze się siebie i szukać u siebie. Tak, że czegoś nie robi, a powinien się to poprawić, tak? Racja, które agresja nie leży agresji. Ale żebym ja tak chcę zobaczył, to twierdź, musiał mi to ktoś powiedzieć, żebym ja to zobaczył, albo musiał mnie ktoś nauczyć, żebym ja to zobaczył. Czyli wracamy do podstawy, czyli do tego. Tak, ale jeśli rodzic zauważy swoje błędy wychowania swojego dziecka, to chyba może je poprawić tak, żeby to dziecko było dobre, więc się przyleczy od rodzica. No, chyba na tym polega wychowanie, że się nie wychowuje się samemu, tylko ktoś, czyli rodzic. No, ale jednak wychowanie nie zależy tylko od rodziców, tylko na przykład od środowiska, jak dziecko mówi do przedszkola, czy do szkoły. Rodzic połowy dnia nie ma wpływu na to dziecko. No, no jak nie do szkoły, w sumie nie wybierasz, nie jesteś w klasie. Możesz wybrać szkołę. No jak się wybierasz, rodzic wybiera i myśli, że jest dobre, no to sam sobie nie wybierasz. To jak możesz, jak wybiera za ciebie. Ale jest, mieszka w Brodkowie i jest jedna podstawówka. I do której masz takie podstawówki? No do Wrocławia? Masz się 6 lat jak dojeżdżać? Dlatego nie do Brodkowa. I rodzic zna jak najlepiej dla dziecka, to ma blisko. No. Ale jednak środowisko może się trafić złe i rodzic na to wpływu w tym momencie no, nie ma. No ale przyznałem, że przyszło też jest takie za środowisko, że dzieci są małe, jeszcze nie mają przygotowania na lepsze. Sądzisz, że nie ma zachowania w przedszkolu? Myślę, że w przedszkolu jak dzieci na przedszkola to jest nie dbają, że interesują się nim jak najbardziej, są małe. Rodzice myślę, że dbają o wszystko cały czas, no, powinni, ale to chodzi o środowisko. Im jesteś starsza, to działa z tym... Wciąż dba o ciebie, ale może nie wierzy ci się takiej odpowiedzialności, tak? No tak, no bo już jesteś umiejętny. No i nie czuje się, tak, nie kontroluje się w taki sposób, na przykład w przedszkolu. No bez przesady, żeby się teraz leczyć kontrolować. No, ale chodzi o to, że w przedszkolu jak jesteś, to rodzic też tobie nie ma i wpływa na twoje środowisko, więc to jak rodzic cię wychowuje w domu... Ale masz panie wychowawczynię. Tak, ale jak masz z boku dziecko, które ci mówi... Na przykład jest dziecko w przedszkolu i inne dziecko uważa sobie, że mówi, a jesteś debil, a jesteś brzydki, a ty jesteś taki, ale słyszałem, wiesz, kiedy słyszałem o tych przypadkach, najczęściej dzieci mówiły rodzicom, że ktoś tak mówi o nich. Ale nie zawsze tak mówią, jednak są takie zamknięte sobie. Jednak trzeba z tych dziećmi najwięcej rozmawiać, żeby właśnie te informacje wyciągać, żeby one wiedziały, że mam w tobie zaufanie, że tam jest. I znowu jest punkt wyjścia od wychowania rodzica. Ale niektórzy rodzice dają sobie wszystko, żeby wychować dziecko, a nie wychodzi. Tak. No, ale, bo na przykład na środowisko nie ma wpływu i dziecko, jak na przykład, nie wiem, wchodzi do gimnazjum, tam jest jakaś agresja wobec
nie jest wspólne, no to dziecko nazwą się trochę zamyka sobie, nie mówi rodzicom. Ale teraz taki przykład powiedzmy, że nie wiem, dzielnica Warszawy, Najgłosza i każdy, który mieszka w najgłoższej dzielnicy Warszawy będzie, nie wiem, rozszerzał patologię, bo koledzy, nie wiem, mało wiodący... Nie każdy, nie mówimy, że każdy, nie można wszystkiego tak... No to zależy od charakteru i od wychowania rodziców. Ale, bo nie wiem, czy to zmieni się, co ja powiem, że jak środowisko jednak też działa, nie uważacie, że środowisko chociaż trochę... No właśnie, czyli wpływa i chociaż to jest czynników, ale nie taki najważniejszy. Ale jeśli jest dzień, bo już w nocy musisz dziecko sobie śpią, to jest okej. Dzień połowy dnia, tak jak dziecko ma spędzać w szkole, a połowę w domu, więc w domu na przykład są dobre nawyki, rodzice dobrze wychowują, starają się, wszystko jest okej, ale jednak nie do środowiska, gdzie na przykład jest potępiane przez co, przez innych, przez jakąś swoją wadę czy coś. I to środowisko może na niego wpłynąć na ten sposób, że jeśli agresja wstępnictwa wobec niego, to on potem może się odkrywać tym samym, mimo że w domu go tego nie nauczyli. Nie? Dobra. A może do szkoły. No, ale koledzy z tego. Nie ma tych kolegów, bo się nie wyśpieją. No to osoby. No ale ludzie żyją bardziej w grupach, bo się zmieni w samochodzie. Potrzebują towarzystwa, pogadać z nim, to drugie. Nie zawsze funkcjonuje. No dobra, ale jeśli na przykład jesteś świadkiem takiej przemocy w sklepie, chociaż właśnie w sklepie, czy idzie rodzic, dziecko, no dobra, chce to tamto, ale nie wiem, nie, że się nie jest jakieś niebieżne, a rodzic się do niego zamknie się, czy coś zrobiliście, coś nie wiecie, czy robicie ale, coś? No to jest kwestia tego, czy powiedzmy znamy to rodzinę, bo może to być sytuacja jednorazowa, no bo nie, rodzic po prostu nie wytrzymał. Miał zły dzień, nie mówię, że ktoś miał zły dzień i to jest pewne za tego, żeby wyżywać się na dziecku, ale może tak zdarzyć, po prostu. Dobrze, a jeśli znasz tą rodzinę? No to może, no nie wiem, zgłosić tą sprawę do jakiegoś, no nie wiem, jakiegoś... Albo po prostu porozmawiać. No, ale najczęściej, jeżeli ten rodzic jest właśnie z takiego środowiska, chciał, żeby ktoś mu zwracał uwagę, po prostu odpowie do nas chamsko jakoś. Oczywiście, że tylko z takim nie chcę, no nigdy. Dlatego trzeba zgłosić się do jakichś takich, no, innych instytucji. No co trzeba wtedy zrobić, jak na przykład, nie wiem, jest się w szkole i widzi się, że rodzic krzyczy na dziecko, bo na przykład on chce całą jedynkę i on wtedy na niego krzyczy strasznie, że ani już od tego do tego jest taki i taki. No dobrze, ale dołuje dziecko, na przykład jesteś najgorszy, to sobie znowu jedynkę i tak dalej, to czy uważacie, że powinno się tego kogoś podejść, mu uświadomić, że dziecko nie jest takie złe, że jedynka to tylko jedynka? Wydaje mi się, że trzeba porozmawiać na przykład z dzieckiem i troszkę podwyższyć jakby jego mniemanie o sobie i dopiero potem z rodzicem. No ale ty podwyższasz, a rodzic zmniejsza i to. Ale to trzeba porozmawiać z rodzicem. Dlaczego trzeba pan tak mówić do niego? Dziecko świadomi, że nie jest najgorsze, a później dopiero do rodzica, bo to trzeba zacząć od tej większej. Ale ja myślę, że jak tak ktoś obcy na przykład podejdzie do dziecka, jak powie, że jesteś fajny, tak dalej, to jest na nie wszedł, jak opinię rodziców. Ale na pewno jest największy wpływ. Ale pewnie, że z boku czasami są więcej w stanie zauważyć niż osoba. Zauważyć na pewno. No właśnie, i właśnie dochodzi, że ktoś nie widzi, że to jest sam z siebie, że to jest ta przemoc, że coś robi w dziecku. I żeby ktoś z boku reagował, że to jest takie ważne, żeby ktoś reagował. To jest ważne, ale też może być trudne, no bo po prostu jak mówiłem, ktoś nie zawsze może akceptować uwagi innych. To jest na pewno nie wiem, czy jakiegoś podejścia. No właśnie. Dobrze, a co oni mogą między sobą zrobić? Rodzić i dziecko. Przychodzi mama do domu, wrzeszczy na ciebie, że dostałeś jedynkę. I ty co możesz zrobić? Po prostu żeby... spytać się, dlaczego na nie krzyczysz? Można się pomylić. No bo dostałeś jedynkę. Obiecuję, że się poprawię. Myślę, że nawet to jest trudne w nauce. Ale jeżeli powiedz mi rodzicowi, że się poprawię, no to chyba muszę usiąść do obietnicy, ja wiem, co się ze mną nie? Ale liczyłeś chyba najbardziej. Ludzie się starają, chodzi o to, żeby rodzic zobaczył, że po prostu nie wiem, dostałem jedynkę i ja następny dzień się uczę, a nie siedzę pod komputerem, czy nie wiem, wychodzę z kolegami, tylko żeby rodzic zobaczył starania. No właśnie, ale rodzic widzi, a znowu dostajesz jedynkę, po prostu nie umiesz nauczyć, bo to jest taki trudny przedmiot, a rodzic przychodzi następną jedynkę. A rodzic znowu do ciebie krzyczy, no to... To są skrajne sytuacje. Proszę mi zapytać każdego, kto na większym to będzie robić, ale czy kiedyś na ciebie rodzic krzyczał, czy widział, że się starasz u tego papa? Była mnie nie. No, no, no. A ja byłam świadkiem takiej sytuacji. Moim zdaniem to są bardzo skrajne sytuacje i takie osobiste, no i mówiące tylko o tej osobie, no. Jeśli widzisz, że ktoś się stara, nie wychodzi, no i dalej go ciśnie, że źle się robi, no to... No nieraz ktoś krzyczy na kogoś, bo ma zły dzień tak zwany. Wyżywa się na dziecku zupełnie niewinnym.
wozu padło. Taki niezłe dzieci może zdarzyć, powiedzmy raz, dwa razy, nie wiem, na miesiąc, ale powiedzmy nie trzy razy w tygodniu. I co w takim przypadku zrobić, jak się zdarza trzy razy w tygodniu? Ktoś na ciebie wrzeszczy, ty czujesz się, to nie można też tak powiedzieć, mobbing chyba, takiego słowa. Co, ale co byście takiej osobie, co takiej osobie byście wy radzili? Tej młodszej czy tej starszej? No bo jedynie. Ofierze w tej przemocy. Najpierw ofierze, a później będzie... Ofierze, co powiedzieć? Ciężko. Czy ogólnie, co takiej rodzinie można, w jaki sposób można im na waszym poziomie szkolnym, waszym, nie mówimy jakichś... No, jak się umie lepiej przedmiot jakiś, to można pomóc tej osobie. Może przynieść skutki. A to wszystko ogranicza się do oceny, ale ogólnie mówiąc o tej agresji psychicznej w rodzinie. Mówimy o krzyku, nie wiadomo, nie wiemy z jakiego powodu ktoś słyszy, że za ścianą w bloku ktoś krzyczy na dziecko ciągle. Co byście wy powinni, czy mogli zrobić? Tabletki. Podłożyć, to wycierać, uciec, nie wiem, na listy rzucić. Co jeszcze? Konkretnie, realnie. Może żeby ktoś znalazł sobie, nie wiem, jakieś hobby, żeby mógł się wyżyć zamiast, nie wiem, na dziecku, to żeby pojechał na rower i pojedzie 2 godziny na rower zamiast trzecia. Okej, okay, no, ale jak powiesz tej osobie, to jak przekażesz tę informację i czy na rower? Chodę rower. Ale do matki byś tak powiedział, która wrzeszczy na syna. No nie powiedziałem, po swoje małą drogę. Czy jesteśmy w gruncie rzeczy bezradni wobec takich spraw, które się dzieją za ścianą na przykład? Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Jako jakie? No pomyślmy, mamy na to jeszcze 10 minut. No tak, ale moim zdaniem, że jak jest tak, że na przykład słyszymy za ścianą przemoc właśnie taką psychiczną, o jakim właśnie teraz rozmawiamy, no to moim zdaniem większość osób nie będzie chciała się wtrącać, bo sobie pomyśli, a dobra, to nie jest moja sprawa i większość osób moim zdaniem nie będzie chciała się wtrącać, po prostu idzie i tym. No i czy taką drugą przemoc dzieci są słychać ze ścianą nieraz? Bardzo rzadko. Jeśli to jest wrzask, ale jak mówiliśmy, nie tylko się wrzeszczy, czy krzyk jest tą instrumentem wywierania presji na kogoś. Są też ciche dni. Dobrze, ale tak właśnie tym świadkiem gdzieś na miejscu tej przemocy, to tak się nie rzadko kto podaje do tej osoby po prostu i się trąci. Tutaj też byłam mowa o tym, że właśnie jak w tym sklepie, że jak ktoś rodzic powie, zamknij się do dziecka i że zgłosi gdzieś, no ale po takim jednym to co trzeba zgłosić, bo ktoś tak powiedział, no właśnie to też nie bardzo, no bo nie znamy tej rodziny, nie znamy tego człowieka, to może być po prostu tak, że no, ktoś był zdenerwowany, wprowadzony z równowagi, a nie od razu, że w tej rodzinie jest problem. Dokładnie, jesteśmy tylko ludzie. Ale przemoc psychiczna chyba jest, właśnie jak się chciał coś zgłosić, to jest trudniejsze do udowodnienia niż przemoc psychiczna. Nie, bo jak ktoś przyjdzie i kogoś, a widzi, że ktoś kogoś bije, dziecko załóżmy, to ma ślady, to dobrze, on zazwyczaj i ktoś ma problemy. Ale wiecie, że dziecko je ma za niewielką samoocenę, bo ma ważne stanie używa psychicznie i jak to udowodnić. No to za to w sumie nie będzie miało jakieś problemy, no bo co się powie, że co bo dziecko... Nie udowodnić. No dokładnie. To już by myślało to dziecko. Tak, no psycholog, radny. Ale że dziecko właśnie to jest dłuższa droga też niż o wiele trudniej z tego wyjść niż z fizycznego. Dobrze, a jeśli na przykład, bo to było o takie przemocy, jak mówimy z zewnątrz, w innej rodzinie, gdzieś w sąsiadach i tak dalej, a jeśli bylibyście w tej rodzinie, w której występuje przemoc psychicznej, nie w stosunku was, tylko na przykład w stosunku waszego rodzeństwa, od rodziców załóżmy, czy na nowych rodzeństwa do rodziców, to co wy byście wtedy mogli zrobić, żeby tą sytuację naprawić? Bo tak się nawet trzeba by ze sobą szczerze porozmawiać. Tak, żeby nie dawało sobie postawy, tak? Też nawet takie wiedzy. No przecież lat tak się no właśnie, jak to mówię. Coś jeszcze? Coś mogę chce zrobić? No co może zrobić, mówię ci, mama stosuje, powiedzmy, agresję psychiczną, przemoc w rodzinie. Nie pójdziesz na studniówkę, bo. Czuje ci się? Też zależy od powodu. To jest... Nie pójdziesz na studniówkę, bo nie mam pieniędzy, żeby się opłacić. To trzeba rozumieć, po prostu nie być... Albo znaleźć sobie jakąś pracę, żeby trzeba na ferie się bardzo... No na przykład, zastanawiam sobie... Dobra, ale chodzi o to, że jak jesteście świadkiem, na przykład macie młodsze rodzeństwo i widzicie, że rodzic mówi do niego, wy na przykład się dobrze uczyliście, macie na piątki i tak dalej, to jak z małego ma problemy z nauką.
ty rodzice, jak porównuje to rodzeństwo do was, mówi, a twoja siostra masz tacy, a ty jesteś taki i że jesteś gorszy i że nie wyjdziesz na ludzi i tak dalej, to co wtedy możecie zrobić, żeby tą sytuację między rodzeństwem a rodzicem poprawić? No to pewnie w takiej sytuacji starsze rodzeństwo się jeszcze cieszy, o, jestem lepszy, jesteś to młodsze. No pewnie tak jest. Chyba zależy, jak jest wiek, jest dorosły, tak, 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 to jest niepewność, tak, tego mocy. No i co wtedy on zrobi? Koniecznie rozmawiać sama, że, bo wiadomo, nie każdy rodzic może poznać, no ale pomóc temu młodszemu rodzeństwu, no. Tak właśnie sobie, tak, pobiegać. No ale jeśli ona nigdy nie może do tego poziomu sobie wybrać, to ona nie wie, jak się z wolności, w jakim jest kierunku, ale nic tego nie ma, no i on wiadomo, nie może stać nie wiadomo kim nagle. Bo mu się pomaga. I zawsze jednak będzie troszeczkę tak krok za wami i ten rodzic zawsze będzie na nie krzyczał. Nie chcę pomotywować do tego, żeby był jeszcze lepszy. No ale skoro mówisz, że to nie jest motywacja, że to wszystko nie działa, to co wtedy? Jak na moje, to ofiara jest tak naprawdę osobą, która teraz jest mniej ważna i trzeba pomagać z tym, który tą presję, tak jakby na niej, jak to powiedzieć, wywołuje. Bo to tak naprawdę tylko z nim można to załatwić, bo jeśli my będziemy z tą osobą, z tą krzywdzoną rozmawiać, bo my możemy sobie mówić, ona sobie może coś robić, a ta osoba, która tą presję wywołuje, to ona będzie dalej robiła swoje. I trzeba jednak z tą osobą, która wywołuje presję, porozmawiać, jednak no widzisz, jest taka sytuacja, może się słabiej, że system oświaty się zmieni, jest to uczucie, żeby stawać się do sceny, no i myślę, że trzeba w ten sposób. Racja, u źródła jednak. Tak, myślę, że tak. Ofiarom ciężko. Jakieś takie, znacie może taki sondaż zrobię też, instytucje, które pomagają w takich przypadkach. To może pomóc takiej osobie, rodzinie, mówię o instytucjach też, nie o koledze, koleżance. Psycholog, poradnia psychologiczna. Tego trzeba zacząć do jakiejś większej instytucji, które będą przychodzić do domu, żeby się sprawdzać. I od tego zaczynamy, może do profesjonalnych osób, które może pomogą dostrzec ten problem i oni go sami rozwiążą tak naprawdę, a nie od razu skakać do jakichś innych, wyższych instytucji. A jakie te wyższe instytucje znacie? Opieka społeczna. Opieka społeczna. Telefony zaufania. Właśnie, telefony zaufania. Patryk, Bandy, pamiętasz co przyklejałeś tam na drzwiach? Ja się nie odzywa. No ty pamiętasz, bo ty z nim przyklejałeś. Tak, pamiętam. Co tam było napisane? No był też koleś i tam takie różne, jakby tam ludzie obrażali. No, co było napisane? Co ma ten koleś zrobić obrażanie? Nie wiem. Nie było numeru telefonu? Nie może żyły. Nie rozwijać to przyjaciela. No przyjaciela, ale co ci przyjaciel pomógł? Bo tak, jakby taki telefon zaufania, to jest profesjonalna pomoc. Tacy, którzy wiedzą, co ci powiedzieć, żeby ci pomóc. Jak tam pomóc. Tak, przyjaciel nie ma, może chce nic. Ale nie ma człowieka, się też, prawda, no. Więc wobec przemocy fizycznej są te niebieskie telefony, chyba tak się to nazywa, prawda? Niebieska linia. Numery powinny być znane. A właśnie zobaczcie, nie wiem dlaczego na gabinecie historii jest przyczepiony ten plakat o przemocy właśnie między innymi. Też nie. Nie nauczymy do niczego. Co to jest w rodzinie? Nie wychodzi poza rodzinę. No ale to jest między innymi właśnie tam był podany numer telefonu, spojrzyjcie na przerwę, gdzie można się udać do jakiej instytucji, czy zajrzeć na stronę internetową, zawsze pomoc, żeby można by znaleźć. Trzeba chcieć szukać. Właśnie, szukać. Czyli podsumowując, powinniśmy reagować na taką przemoc psychiczną, bo to jest naprawdę bardzo ciężka sprawa, bardzo duży ślad na psychice zostawia kogoś. Jest to pewnie gorsza przemoc niż przemoc fizyczna. Trudno dostrzegalne nieraz jest. Dokładnie. Niektórzy się do niej przyzwyczajają i myślą, że tak powinno być, bo nie znają innego sposobu życia. No i ważne jest też, żeby przede wszystkim nie pozostawać z tym problemem samym. Tu mi za słowo takie przychodzi w zdanie. Warto rozmawiać z każdym, nawet można być z tym katem, który nas męczy psychicznie w domu, warto mu wytłumaczyć, mówiąc, nie oskarżając, że ty mi robisz tak, czy mówisz o mnie tak.
Mój bardzo prostą metodą jest mówienie o uczuciach. Czuję się źle, że tak mnie nazywasz. Jest mi źle z tym, że tak o mnie myślisz. To może jakiś skutek może na pewno wytrzeć. I oczywiście w tych ekstremalnych przypadkach nie można zostawiać spraw biegowi samemu sobie. Trzeba szukać pomocy. To też jest ważne, żebyście ten cel debaty między innymi taki, żeby widzieć tą agresję, przeciwdziałać jej. Nawet nie obawiałem się szukać pomocy na zewnątrz. Tyle. Dobra. Macie jeszcze pytanie od siebie? No, ale jest to dobre. Nasz kurs jest taki obraz. Słuszne czy niesłuszne dziwożne różne, że istnieje. Tak? Jeżeli ja jestem w moim mieszkaniu, to jestem u siebie i nikomu nic do tego. Tak? To znaczy, że jak ja wracam do domu, ja zamykam drzwi, to sąsiedzi nie mają nic do gadania i mają się czego sprawdzać. Tak? Jeżeli ja mam dzieci, ja je wychowuję tak jak ja chcę i nikomu nic do tego. Tak? I to jest podstawowy powód, dla którego po pierwsze nie zwracamy uwagi na to, jeżeli ktoś jest. Jeżeli występuje przemoc gdzieś u sąsiadów, albo w tej sytuacji w sklepie. My nie zwrócimy uwagi, bo to dziecko nie jest nasze, to dziecko jest czyjeś, tak? Więc ktoś się zachowuje tak jak chce. Taki obraz u nas funkcjonuje. Kolejna rzecz jest taka, że przemoc psychiczną jest bardzo ciężko wychwycić. Znaczy, jeżeli wy się znajdziecie na przykład w środowisku takim, że ktoś będzie wobec was stosował tą przemoc, tak? I wy to zauważycie, to jest ok. W tym momencie jesteście w stanie zareagować. Tak? Teraz doskonale się nie chcę sobie pomyśleć, czy nie był nigdy ofiarą przemocy, nie wiem, czy nie jest cały czas ofiarą takiej przemocy i nie ma po prostu tej świadomości. Tak? Jeżeli jest taka sytuacja, to z czymś takiego właściwie bardzo ciężko jest wyjść. Tak? Nikt nie zadzwoni na żaden numer telefonu, nie pójdzie do psychologa dobrowolnie, o tym możemy właściwie całkowicie zapomnieć. Dlatego, że dla osoby, która doświadcza tej przemocy, to jest normalne. Tak to w praktyce niestety wygląda. Dlatego ta przemysł jest właściwie bardzo ciężko do usunięcia do wykluczenia. Pomyślcie tak rozsądnie. Kto z was zgłosił się z jakimś problemem do psychologa? Pewnie nikt, bo każdy może, że jego to nie dotyczy. Kiedyśmy dawno się spotkał, że my nie chcemy sobie pomagać. Oczywiście, że tak, a zadzwonienie na numer telefonu i powiedzenie, że u sąsiada jest coś nie tak, no to zostaniemy tak. Się nie domyślicie na numer, to zaraz jeszcze nie wiem, psychiatry co najmniej po prostu może. To zbieramy, no idzie do psychologa, nawet ktoś myśli, że coś z tobą jest nie tak, że coś masz z głową, no i przychodzi. No tak, niestety tak jest. Dziękujemy Wam bardzo za udział w debacie. Pomoc naszej.